Oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para. Witam Was w kolejnym odcinku. Dawno mnie nie było, ale jestem znowu. Przyjechaliśmy znowu do rodziców, także postanowiłem, że coś Wam nagram. Chociaż jest zimno, dzisiaj jest 5 listopada. Słońce świeci, ale jest bardzo duży wiatr. No i coś porobić dzisiaj przy przyczepce, bo długo mnie nie było. Coś by trzeba było wrzucić nowego. Także witam Was wszystkich jeszcze raz, w szczególności nowych subskrybentów, trochę Was przybyło. Także witam Was na moim kanale. Mam nadzieję, że będą Wam się podobały moje filmy, że coś Was zainteresuje. Zaczęliście pisać trochę komentarzy, także fajnie to się czyta. Coraz komentarze zmotywowały mnie do tego, że no, coraz bardziej mi się chce nagrywać te filmy, także siedzę w domu. I myślę, kiedy pojedziemy do rodziców, żeby coś zacząć Wam nagrywać. Wam, no i nam, bo to jakby nie było dla nas, będzie jakaś pamiątka. Jak widzicie, przyczepka stoi. Przyczepka stoi, nie było mnie tutaj z półtora miesiąca. Otwarty ten dach, pootwierane okna. Okna są pootwierane, także jakaś tam wentylacja jest. Tutaj w międzyczasie, jak nas nie było, to poprosiłem mamę, żeby zabrała materacy, żeby one tutaj nie przesiąkły tym garażem, no bo jednak czuć trochę myszami, także pewnie są myszy. W sumie postawiłem tą łapkę na myszy. Tutaj zrobiłem gościnę z kabanoskiem, no ale nic się nie złapało, materacy nie ma. Wykładzina się trzyma. No, w przyczepce fajnie pachnie taką nowością. Także coś porobię dzisiaj. Co będę chciał dzisiaj zrobić, to wymienić koła, bo tak sobie pomyślałem, że no będzie teraz kilka miesięcy stała, to szkoda, żeby te opony się wygniatały, mimo to, że stoi na podporach, to te opony i tak dotykają ziemi. Także zdejmę te opony, całe koła, zdejmę całe koła i przykręcę te stare, które widzieliście we wcześniejszych filmach. Trzynastki zostawię na starych oponach, a te, żeby się nie wygniatały opony, to położę na płasko. No i według książek takich wulkanizacyjnych, to na zimę trzeba troszkę spuścić powietrze, żeby opona była nierozepchana. Także na zimę trochę się spuszcza, na wiosnę przed jazdą, przed założeniem trzeba z powrotem dopompować. Także tak pewnie zrobię, zaniosę do domu, do piwnicy. Tam jest, mamy jedno pomieszczenie z grzejnikiem, także jest w granicach powiedzmy 15-18 stopni. Także tam przeleżę całą zimę i jeszcze Wam pokażę, co kupiłem. Kupiłem taki baniak na czystą wodę. Także coś takiego tutaj jest 20 litrów. Baniak jest wąski, żeby jak najmniej miejsca zajmował. Także baniak Wam pokazuję. Baniak chciałem, żeby był w tej szafce. Kurczę, nie mam jak Wam pokazać. Żeby był w tej szafce w ten sposób, no ale się nie mieści. Także może w ten sposób. Wyjmę półkę ze środka i baniak będzie stał tak. I tutaj będzie pompka, zasilanie do kranu. Gdzieś wytnę w podłodze dziurę na wodę szarą. Też kupiłem baniak 30-litrowy. Taki zwykły. I ten baniak będzie pod spodem na wodę szarą. To podłączę, no spróbuję to dzisiaj zrobić. Może mi się uda, bo jeszcze mamy problem z naszym holownikiem. Także mieliśmy małą przygodę, ale no teraz auto jest u mechanika, także Wam nie pokażę. Wymieniam łożysko, znaczy nie łożysko, bo w insignii jest cała piasta. Także przednią piastę prawą, bo zaczęło huczeć łożysko. No i dzisiaj jest tu mechanika. Jak odbiorę, to Wam pokażę naszą przygodę. Z Olgą mieliśmy małą słuczkę. Jeszcze Wam pokażę, co dokupiłem w międzyczasie. Znaczy no, w międzyczasie no, kupiłem to już parę dni temu. Ale że teraz jestem, to no, do podłączenia tej wody. Także kran to widzieliście. Dokupiłem wężyk. Mam nadzieję, że będzie dobry. No, myślę, że się napchnie. Wężyk, jaki kupiłem, to jest... tutaj mamy te numerki, to jest 10 mm,
O, zła ostrość. Może w ten sposób. O. 10 na 14, czyli to jest, tak mi się wydaje, że to jest 10 mm w środku, a 14 po zewnątrz. No i tak dzisiaj podłączę tą pompę wody, zrobię test, czy to w ogóle działa. Później znowu wszystko rozbiorę, żeby na zimę to było suche, zaniosę do piwnicy. W sumie może nawet nie będę tego podłączał w przyczepce, tylko zrobię na zewnątrz, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Ale w sumie, no nie wiem, jeszcze pomyślę, jak to zrobimy. No i tak na dzisiaj będę chciał wymienić te koła i założyć ten kran, żeby to już było gotowe. No i jeszcze wyprowadzę, bo to przewód od gazu dokupiłem, tak, i te 2 metry, i to wszystko leży w tej szafce. Także będę chciał to wszystko połączyć, wyprowadzić już do bakisty, żeby w bakiście też był przewód. Bakistę muszę jeszcze poprawić. Bakistę muszę poprawić, bo w sumie nie wiem, tutaj dziura jest dość duża, że palce wchodzą. A jak otwieram, to haczy tutaj o przyczepkę i nie da się otworzyć mocno. Także będę musiał, ta pokrywa chyba jest ok. Za gruba jest ta deseczka, co tutaj dociąłem nową. Za gruba jest deseczka, będę musiał zrobić, przyciąć ją jeszcze na pół, żeby była niższa. Wtedy odejdzie przy otwarciu bakisty, ona się trochę schowa i powinno być ok. Co jeszcze? A, jeszcze dokupiłem. Gdzie to położę? Tutaj mam. Chciałem zrobić taki test i kupiłem sobie, że wam pokazuję, żółte kierunkowskazy. Żółte żaróweczki do kierunkowskazów, bo one no słabo je widać, tak jak słońce świeci, to słabo widać i zobaczymy, podłączę, wymienię jedną żarówkę, podłączę pod auto i zobaczymy jak to będzie świeciło, czy jest sens w ogóle wymieniać. I zastanawiam się jeszcze nad tymi czerwonymi, czy nie założyć żarówek LED-owych, żeby to było no, bezpiecznie bardziej, żeby było widać. Dzisiaj jeszcze pojadę, bo tak jak widzicie mam ten jeden dekielek czarny, który bardzo mi zależało, żeby był. No i on zostanie. Mimo tego, że jest ta szpara tutaj, to on i tak jest super dociśnięty tutaj śrubami. I to zostanie, bo no tak sobie pomyślałem, że nawet jak tutaj jest szpara, to nie będzie zostawała woda, nie będzie to rdzewiało. To może nawet jeszcze lepiej, także to zostaje. I jeszcze pojadę do kolegi, założę dzisiaj zimowe opony do Insigni. I on mówił, że ma coś takiego, takie dekielki od dużego Fiata, także poszuka i będę miał już komplet na dwie strony. No i jeszcze dzisiaj muszę pomierzyć firanki, jakie będą, firanki zasłonki. I tu już mi koleżanka uszyje. Także będę tu musiał wysłać na drugi koniec Polski, ale to w imposta się wrzuci, moment zajdzie i mi to uszyje. Także będziemy mieli już zasłoneczki. No i myślę, że do wiosny pomału wykończymy wszystko super, tak jak powinno być. I pierwszy ciepły dzień, jedziemy. A dzisiaj z tego, co teraz nagram, postaram się jak najwięcej nagrywać, żeby wam zrobić 2-3 odcinki takie 10-15 minutowe. Chociaż z tego, co widzę ze statystyk, to najlepiej się ogląda cały ten z mojego kanału. Najlepiej się ogląda pierwszy wyjazd. Chociaż to taki no, pierwszy wyjazd, to tam nic ciekawego, tak? Sami dla siebie. O, Sonia. Także pewnie zaraz Olga wpadnie. No. W dzisiejszym odcinku jeszcze coś wam pokażemy. Także Filip, przywitaj się. Powiedz cześć sobie. Filip wam coś pokaże. Cię wam pokażę. Twoje samochody stoją i kład. A tu co mamy? Garbusia? No to pokaż widzom, jakiego mamy garbusa. Czystego. Pokaż, jaki jest czysty. Taki jest czysty. A taki jest czysty. Taki jest czysty. Dawno nie myty. Także dzisiaj może w dzisiejszym odcinku jeszcze go odpalimy. Dawno nie palony. 2-3 miesiące. Co tutaj jest? Zakręt.
Zakrętka. Zakrętka. A co jest pod zakrętką? Paliwo. Paliwo, tak jest. Także wyjedziemy dzisiaj z garażu, może umyjemy, bo jest bardzo słonecznie, to przeschnie. Wyjedziemy, umyjemy i schowamy go z powrotem. Tam jeszcze mamy parę gratów, ale to Wam pokażemy już kiedy indziej. Oj, tu mamy rower dość ciekawy. Także co robimy teraz, Filip? Jedziemy? Musimy poszukać akumulatora od garbusa, bo nie wiem gdzie jest. Chyba w przyczepce. Idziemy szukać. No to pokażę Wam teraz, jak odpala garbus po, nie wiem, 2-3 miesiące nieodpalany w ogóle. Akumulator już rzuciłem. Jakbyście kiedyś mieli styczność z garbusem, to akumulator jest pod tylnym siedzeniem. Nie wiem, czy jest naładowany, ale zobaczymy. Tak, klema plusowa, minusowa. O, co ona nie chce wejść? Coś krótko. Dobra, siedzi. Zobaczmy teraz, czy jest prąd. Coś jest. Dobra, zaraz zobaczymy, czy odpali. No i patrzymy. Kurczę, jeszcze drzwi mi się zamykają. No to nic, chociaż zobaczymy. Dobra, tu jest luz. Stacyjka mam zepsutą. U, tam coś ciśnienie oleju się nie świeci. Ale jest... Dobra, jest na luzie. Stacyjkę mam zepsutą, także mam przerobiony na taki pstryczek elektryczek. Nawet ładnie zapadł. Chyba na wszystkie cylindry nie chodzi. Ale długo stoi, są... Wakacje wymieniałem wszystkie przewody, świece. Powinien się rozchodzić. Dobra, idę otworzyć drzwi. Idę otworzyć drzwi i wyjedziemy na zewnątrz. Postawię go pod domem, wyciągnę kaszera, umyję. Niech będzie, przezimuje na czysto. Zaraz zobaczymy. Kurczę, straszny wiatr dzisiaj. Zaraz przycisnę tutaj jeszcze cegłą. No i wyjeżdżamy. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Powiem Wam, że mam tego garbusa już no pewnie ze 20 lat i nigdy mnie nie zawiódł. Próbujemy jeszcze raz. Cichutko chodzi. Hamulce nie trzymają. Hamulce mam zrobione wszystkie nowe, cztery cylinderki, cztery okładziny, wszystko nowiutkie. Tylko mam zapowietrzone hamulce teraz i nie mogę ich odpowietrzyć. Nie wiem dlaczego, być może jeszcze pompa będzie do roboty, ale to zobaczymy w innym terminie. Na razie jedzie, bo prędkościomierz nie działa. Coś tu jest nie halo, no ale ma prawo. O, nawet hamulce są. Może się naprawił? No zobaczymy. Dobra, zaraz się włączę, jak już będzie pod domem. No i zobaczcie, miałem pomyć garbusa, coś tam porobić przy tej przyczepce. Słońca już nie ma, zaszło, już się robi ciemno, a ja jeszcze kompletnie nic nie zrobiłem. Ale byłem u mechanika, przeprowadziłem już insignię po wymianie łożyska i teraz Wam pokażę tą naszą stłuczkę z Olgą, jaką mieliśmy. Tak wygląda po stłuczce. Tutaj nam wyrwało dość dużą dziurę. Stłuczkę mieliśmy na skrzyżowaniu, z ruchem okrężnym na rondzie. My z Olgą jechaliśmy po skrzyżowaniu, a pan innym Oplem wjechał na to rondo, nie ustępując nam pierwszeństwa przejazdu. No i na szczęście mieliśmy małą prędkość. Udało się wyhamować. Także malutkie szkody. No szkody powierzchownie mało wyglądają, bo no jest dziura w zderzaku. Zderzak jest cały do wymiany. Nikt nie chce się podnieść, żeby to zakleić, bo dość mocno wyrwane. No i jeszcze lampa. Lampa niby jest cała, ale o jakiś metr niżej świeci niż lewa lampa. Są to biksenonowe światła i one poziomują się same. Także lampa gdzieś została przegięta w dół. I jeszcze jest coś takiego, że
lampa jest tak no dość głębokie, ma zarysowania. I myślałem, że to spoleruje, ale niestety no, wszyscy mówią, że jeżeli to spoleruje, to te lampy są plastikowe i one po jakimś czasie po spolerowaniu zrobi się matowa i tak trzeba będzie wymienić. Także lampa jest do wymiany, a nowa lampa w ASO kosztuje prawie 7000 zł, także dość dużo. To jest remont całej przyczepki. I jeszcze, że bo poza tym, że w tą stronę, poza tym, że no, zderzak mamy do wymiany, no i pewnie lampę, to jeszcze nam się porobiło coś takiego na masce, nie wiem co to jest, odpadł lakier. No i jeszcze poprzednia właścicielka, która nim jeździła, porobiła coś takiego z jednej i z drugiej strony. Także wszystko za jednym razem pomalujemy, zrobimy. I jeszcze jak na złość, wczoraj jak jechaliśmy tutaj do rodziców, uderzył nam kamień tutaj w to miejsce. No i pękła szyba aż dotąd. Ale już dzisiaj przygotowani jesteśmy do zimy. Założyłem nowe opony zimowe. A teraz biorę się za umycie garbusa. Umyjemy go, niech trochę obeschnie. I wstawiamy go znowu do garażu. Niech stoi. Mało nie mierzę. Przegląd ostatni ma zrobiony chyba w 16 roku. Także w ogóle nie jeżdżony. O, tutaj już ma wyłazić na dekielkach. W lecie tylko porobiłem hamulce i wymieniłem w nim olej, zrobiłem płukankę silnika, wymieniłem olej, tutaj jest tak, że nie ma filtra oleju, tylko jest taki koszyczek, się wykręca, myje i zakłada z powrotem. Silnik wygląda tak, tutaj założyłem nowy filterek, ale jak widać już trochę naciągnął rdzy, także zbiornik pewnie jest do czyszczenia, ale swoje lata ma, także można mu, oj, wybaczyć. Dobra, idę teraz po myjkę ciśnieniową, zaraz przyjdzie Filip. No i zaczynamy myć. No i zobaczcie, garbus umyty. Nie jest to jakieś tam profesjonalne mycie, tylko tak na szybko, aby odświeżyć z tego starego brudu. Do takiego lepszego umycia trzeba było zastosować inną chemię. Tu jakiś szampon wziąłem, taki samochodowy, to nie bardzo sobie daje radę. No ale zawsze będzie trochę odświeżony na kolejne lata, stanie w garażu, chociaż w przyszłym roku mam zamiar oddać go do lakiernika i całego pomalować, zrobić, bo tak jak zobaczcie tutaj jakie ma wykwity, także tutaj z tyłu jeszcze gorzej, także to wszystko trzeba będzie zrobić, tutaj coś odpadło, jakaś szpachla, także tak to wygląda. Tutaj na dachu to jeszcze pamiętam, jak do liceum chodziłem, to robiłem zaprawkę tyle jak. Tutaj odpadła w ogóle farba, także no trzeba go zacząć remontować, chociaż on już u nas był remontowany. Podłogę ma z blachy trójki wspawaną, także blacha jest dość konkretna. No i tak wygląda. Nie ma to jak zabawa myjką ciśnieniową. Co robisz? Zmęczyłeś się? I jeszcze oto. Go.
Tak mi ciężko się robi. Ciężko? Nie. To musi mocno trzymać. No, także garbusa mamy umytego. Niech trochę przeschnie i chowamy go do garażu. I niech stoi dalej. No i na zewnątrz już mamy noc. Jak tam widzicie przez okno. Wszystko już pochowałem. Garbusa schowałem do garażu. Posprzątałem tą myjkę ciśnieniową. Czy muszę się ogolić. No już ciemna noc, wszystko pochowałem, ale poszedłem do domu i tak myślę, nie, no jeszcze muszę przyjść coś porobić przy przyczepce. I wezmę się teraz za test. Już przyniosłem akumulator, wyjąłem z garbusa. Pompa do wody, wyjąłem kran. Bańka na wodę. Nalałem trochę wody. Także spróbuję, no zrobię test, zobaczę czy to w ogóle działa, podłączę tak teraz na krótko na zewnątrz, póki jeszcze nie jest w przyczepce, będzie łatwiej. Zobaczę jak to w ogóle, czy ta woda leci, czy ta pompka działa, bo podobno te pompki są na kilka minut. Dlatego jeszcze połączę je sobie na te szybko złączki wago, czy jakoś tak to się nazywa. Skupię się ze dwie te pompki, że w razie jak mi się gdzieś spali na jakimś wypadzie, to szybko będę mógł ją wyjąć, wypiąć z kostek, podpiąć z powrotem i będzie działało dalej. Także biorę się za podłączenie tego kranu i pompki. Zobaczymy jak to działa. No i teraz wam pokażę jak ja to połączyłem. Czy połączyłem, jak połączę te przewody. Użyję na razie takich elektrycznych złączek. No i tu elektrykę mamy skończoną, także zrobiłem niebieski, będzie plusowy z niebieskim tym, który idzie do pompy, czyli na pompie będzie cały czas prąd. Nie wiem czy to dobrze czy nie, później jeszcze pomyślę jak to podłączyć, żeby rozdzielić kabel minusowy. Także niebieskim idzie plus na pompę, który będzie cały czas. Tutaj później minusowy kabel od pompy jest połączony z mikrostykiem w kranie, a drugi kabel od mikrostyku będzie podpięty na stałe z masą, czyli masa dochodzi do mikrostyku, jak przekręcam zawór, to drugim przewodem dochodzi do masy, zamyka obwód i pompka ma działać. Tak mi się wydaje, także zaraz zobaczymy, czy to będzie funkcjonowało. No to chyba taka najprostsza metoda łączenia. Zanurzamy pompę. Tu będę musiał coś wymyślić, żeby nie, może na rurkę miedzianą założyć, żeby ta pompa była na wprost. Dobrze, to by było tak. Teraz kabel plusowy. Plusowy mam tutaj. Kran mam wyłączony, teraz kabel plusowy i zobaczymy czy się spali, czy będzie działało. Na razie jest ok. I chwila prawdy. O, pompka działa. O, tu coś niszczymy. Patrzę, mocniej, musi być mocniej kran odkręcony. Ej, fajnie daje. I wyłączone. Super sprawa. Tu coś podcieka. A, niedociśnięty wężyk. Już wszystko jasne. Czyli to stoi w szafce, wężyk. Kran normalnie w zlewie. Odkręcamy kran. I leci woda. Dosyć. Aha, czyli jeżeli przykręcamy ten kran, no to ta pompka ma trochę ciężej, dlatego pewnie się przepala. No ale tutaj trzeba będzie rozgrzać trochę ten wężyk i napchnąć do końca, zacisnąć opaską. No i będzie super. Elegancko. Także test pompki gotowy. Wylejemy wodę. Na sucho nie da rady.
woda chłodzi tą pompkę, także nie może na sucho chodzić. Odłączę prąd. No i test mamy zrobiony. Jutro zamontuję, dzisiaj już mi się trochę nie chce. No i pompka działa, cieszy mnie to, także widzieliście, jak woda leci, jak podłączyć. Myślę, że tak dość jasno pokazałem, jak to podłączyć. Chociaż nie sugerujcie się tym, bo nie jestem żadnym elektrykiem, także być może źle to zrobiłem. Bo nie wiem, gdzie powinien być plus, czy na pompie, czy na kranie, na tym mikrostyku. Albo, no nie wiem, muszę jeszcze pomyśleć, dzisiaj już jestem zmęczony, nie bardzo myślę. Także jak widzieliście, woda poleciała. Tutaj woda nie będzie stała, bo tutaj mamy szambo, także to poleci do szamba. Zbiornik, no spróbuję to usytuować, włożyć jakoś do tej szafki, żeby ona była w szafce. Jutro myślę, że to podłączę już tak na gotowo. Zostanie to, no przez noc to wyschnie, także wody już nie będzie. Wyprowadzę, chociaż w sumie nie mam kabla, żeby puścić to do akumulatora. Także pewnie jutro nie zrobię. Muszę dokupić jeszcze kabel. Chociaż może jutro pojadę jeszcze, dokupię kabel i to zrobię. Ale podłączę wodę, nie wodę, tylko kran przykręcę na miejsce tak, jak ma być. Podłączę wężyk do wody. Wyjmę tą półkę z szafki i spróbuję umocować bańkę. No i podłączę gaz. Przyniosę butlę, zrobimy test butli, szczelności w ogóle, czy ta rurka. Jeszcze wam pokażę. Kurczę, Filip to już nas nosił. Czy ta rurka, która tutaj idzie metalowa do gazu, do bakisty, czy ona jest szczelna? Chociaż no, nie wydaje się, żeby ona była jakawa. Także myślę, że będzie ok. Nie mam takiego testera do szczelności gazu, ale to powinno do mycia naczyń, wpsikacz jakiś. I myślę, że będzie ok. Także na dzisiaj będę kończył. Jutro działamy dalej, chociaż jutro Filipa urodziny, trzy lata ma chłop, zleciało moment. To jutro pewnie będziemy imprezować, przyjadą teście, posiedzimy, pogadamy, no ale rano może jeszcze Ania niech walczy z tortem, a ja jeszcze coś porobię przy przyczepce. Może zrobimy imprezę w przyczepce. Także dzisiaj kończę, do jutra.